Cześć, tutaj Oliwia i witam Was w nowym filmie, trochę innym niż moje pozostałe, ponieważ chciałabym się z Wami podzielić moim takim bardzo pracowitym dniem. Aktualnie przygotowuję się do sesji, na głowę wzięłam sobie też kilka różnych projektów i tak naprawdę od 2 dni, żeby to wszystko ogarnąć, siedzę i tylko pracuję. No i dzisiaj miał być kolejny dzień tego maratonu, ale powiem Wam, że powoli troszkę tracę motywację i stwierdziłam, że może jeśli zacznę to nagrywać, to będzie mi trochę łatwiej, bo będę chciała jakby pokazać Wam, jak ciężko pracuję. Jeśli chodzi o to, co robię, to oczywiście uczę się do sesji. Ogarniam BookTube'a i Bookstagrama. Założyłam też klub książki i tam muszę robić grafiki i wszystko ogarniać, bo zaczyna się luty. A czwartą rzeczą jest to, że otwieram sklep na Etsy i muszę po prostu przygotowywać wszystko po kolei. Plus jeszcze robię kurs z project managementu, który staram się robić codziennie, tak po godzinę, więc jest tego strasznie dużo. Generalnie dzisiejszy dzień miał wyglądać inaczej, bo wczoraj chciałam się wyspać, w sensie pójść wcześniej spać, a nie pracować do późna. I miałam wstać o 7 rano i faktycznie budzik zadzwonił o 7 rano, ale ja chyba kliknęłam snooze, nie nastawiłam go jakby na dalszą godzinę i obudziłam się 9. Więc jestem 2 godziny w plecy, no trudno. Staram się nie być na siebie zła, może tak miało być, może miałam się wyspać, spałam 9 godzin. Ale może dzięki temu po prostu dzisiaj będę miała więcej siły do pracy. Mamy już 11:40, ja przed chwilą skończyłam montować dla Was film i teraz on będzie się tutaj konwertował, żeby był w troszkę mniejszym rozmiarze, będę go wrzucać na YouTube'a, żebyście mogli sobie obejrzeć. A żeby nie marnować czasu i nie siedzieć na TikToku, to od razu siadam do notatek z algorytmów, które muszę dokończyć. A o 12:30 mam 1 godzinę korepetycji online, więc do nich też jeszcze muszę przygotować, ale to zajmie mi dosłownie 10 minut, więc jak na razie siadam i będę pisać. Już mam tak dużo tych notatek zrobionych z 250 slajdów. Myślę, że przejrzałam już tak ze 150, jak nie więcej, więc bardzo chciałabym dzisiaj już dojść do końca i mieć to ze sobą. Powiem Wam, że troszkę się podłamałam. Bo jest 12:30 i mam wrażenie, że dzisiaj jeszcze nic nie zrobiłam i że zaspałam, bo miałam wstać o 7:00, jestem na siebie tak zła, zaraz mam korepetycję i po nich jeszcze jakieś jedne zajęcia, ale po prostu, nie wiem, wczoraj i przedwczoraj byłam tak mocno zmotywowana do nauki, a teraz jakoś mi jest mega ciężko i nie wiem, co chodzi, nie mam siły trochę. Powiem Wam, że strasznie cieszę się, że miałam te korki, bo troszeczkę tak ochłonęłam i już teraz nie jest mi tak przykro i źle. Też wiem, że film mi się konwertował tak długo faktycznie przez to, że miałam mało baterii i teraz jak już był naładowany, to trwało to dosłownie, nie wiem, 8 minut. Więc zaczynam się tak uspokajać. Troszkę jestem zestresowana, bo zaraz oddaję ostatnie 2 programy z przedmiotu, gdzie wykładowca nie do końca chyba mnie lubi, albo przynajmniej zawsze się mnie czepia. Więc mam nadzieję, że oddam to bez większych problemów i już będę miała spokój. A po tym wszystkim chyba pójdę sobie do kawiarni, żeby się pouczyć, trochę zmienić tak środowisko
i żeby tak, nie wiem, 2-3 godziny posiedzieć i intensywnie porobić notatki i inne rzeczy, które mam jeszcze na swojej liście. Więc idę sobie jeszcze wszystko powtórzyć. Mam nadzieję, że pójdzie mi dobrze, że szybko to ogarnę i potem wybierzemy się na kawkę do kawiarni. Drugi raz dzisiaj mam łzy w oczach, ale to przez to, że udało mi się zaliczyć ten przedmiot. On był dla mnie tak mega trudny, więc jestem z siebie strasznie dumna. Cieszę się, że to już koniec. I idziemy na dobrą kawkę sobie to wynagrodzić. Kolejny dzień. Ja się do Was wczoraj nie odzywałam, bo złapało mnie straszne zmęczenie i już nie chciało mi się wyciągać telefonu i tutaj do Was gadać i cokolwiek nagrywać. Jakoś około 21, jak już skończyłam się uczyć, poszłam się przeszykować do spania, bo byłam serio mega zmęczona. I potem się położyłam, poczytałam i nagle mi to zmęczenie kompletnie przeszło i zasnęłam dosłownie chyba przed pierwszą, bo nie mogłam spać. Trochę poglądałam serialu, trochę pogadałam z chłopakiem, ale kompletnie po prostu nie wiem, co się stało i nagle miałam multum energii na ciebie. Wszystko zastanawiałam, czy nie wstać i nie się pouczyć, ale pomyślałam, że może ten mózg musi odpocząć i nawet po prostu mam tylko leżeć sobie, odpoczywać, myśleć i nic innego nie robić. Dzisiaj postanowiłam sobie też robić taki troszeczkę luźniejszy dzień, bo uczę się już intensywnie od 3 dni i myślę, że przyda mi się takie naładowanie baterii, więc na razie sobie chilluję, obejrzeliśmy z chłopakiem serial, myślę, że zaraz sobie pójdę poczytać i porobię też takie inne rzeczy, które mam na liście do zrobienia, a nie miałam czasu na nie przez naukę. Myślę, że około 18 może jeszcze siądę i coś tam popatrzę, ale tak bardziej na lajciku, dzisiaj odpoczywam i jutro z wojoną siłą siadam i uczę się dalej. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał i może udało mi się Was też zmotywować do nauki. On się raczej już pojawia w połowie sesji albo pod koniec sesji, bo nie mam tyle czasu na montowanie, ale wiadomo, egzaminy są cały czas, niektórzy mają kolokwia, niektórzy z Was są jeszcze w liceum, czy w gimnazjum, czy nawet w podstawówce i też mają testy i po prostu potrzebują motywacji, więc może udało mi się jakoś tak Was zachęcić do ciężkiej pracy. Dlatego chciałabym Wam podziękować za towarzyszenie mi w przeciągu tego dnia i oczywiście życzę Wam też dobrych nadchodzących tygodni, dobrych ocen i zachęcam Was też do subskrybowania, dawania łapek w górę, komentowania, możecie mi tam opowiedzieć, jak Wam ostatnio idzie w szkole, dobrze, źle, rzucacie studia, czy może wybraliście już na jakieś studia, chcecie iść, jestem mega ciekawa. A no i oczywiście też w opisie macie link do mojego Instagrama, więc jeśli chcecie połączyć się ze mną też na innej platformie, to zachęcam do obserwowania. Na dzisiaj to już wszystko i widzimy się następnym razem. Pa, pa!